dzisiejszym odcinku sekretnie ukrywam się przed Rafą. Wszystko będzie polegało na tym, że będę ukrywać się w trybie zgadnij, jakim skinem jestem. Będę musiała wybrać skina, a Rafa za pomocą pytań będzie musiał domyślić się, którym skinem jestem ja. Czy uda mi się sekretnie ukryć? Oglądajcie do samego końca. A few moments later. Jak widzicie w dzisiejszym odcinku, moim zadaniem jest ukrycie się wśród tutaj innych skinów, tak żeby Rafał nie wiedział, która to ja. Ja oczywiście zgaduję, którym skinem jest Ewela za pomocą pytań. Podstawowych pytań nie mogę zadawać takich, że na przykład nie mogę zapytać, czy jesteś kobietą. No nie, no bo to by było wtedy za proste. No i widzowie, jest nas około 80 osób, 70, coś takiego, ponieważ kreatywny jest na większą ilość osób. Jak znaleźć się na takim odcinku, oglądajcie do samego końca. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie, jeśli go macie, bardzo dziękujemy. Jak widzicie, ja tutaj mam bronię, także muszę bardzo uważać, żebym się tutaj nie zdradziła właśnie takim sposobem. Także trzymajcie za mnie kciuki, żebym wygrała. No i jeżeli zostaną na koniec 3 osoby, to wtedy wygrywam ja. Przejdźmy teraz do pierwszego pytania i moje pytanie jest bardzo proste. Ewela, czy jesteś zwierzakiem? Nie jestem zwierzakiem, chociaż wewnętrznym może tak. Tutaj mam pazura, tak ci powiem, ale nie jestem zwierzakiem. Czyli Ewela na pewno nie jest zwierzakiem, więc mogę wyeliminować skina numer 1. Mogę wyeliminować też tutaj skina numer 2. To jest zwierzak, no nie? Więc tego ziomeczka możemy wyeliminować. Czy to jest... No nie, to nie jest zwierzak. Myślałem, że to jest kot przez chwilę. Tutaj jest kostium. Mamy tutaj konia, więc konia też możemy wyeliminować. Mamy tutaj drugiego konia, więc tego... Myślałem, że mi się amunicja skończyła. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Czy mamy tu jeszcze jakieś zwierzaki? To nie wiem, co to jest. Czy to jest zwierzak, czy też nie. Banan nie jest zwierzakiem. No to dobra, weźmy tą rybkę jeszcze, wyeliminujmy. No bo można powiedzieć, no to jest zwierzę. No nie, ryba to zwierzę przecież. Kolejnie mamy tutaj kotka. Ewela, czy ty żyjesz? Tak, żyję. Nie byłam zwierzakiem, więc powinieneś mnie nie wyeliminować, więc żyję. To na pewno jest zwierzak, w sensie to nie jest kostium. I mamy tutaj jeszcze małpkę. Jako, że jest nas więcej, mogę eliminować oczywiście od razu te skiny, które uważam za zbędne. No to kolejne pytanko. Ewela, czy jesteś owocem? Nie, co takie pytania zadajesz jakieś dziwne? Nie jestem. Czyli bananka możemy wyeliminować i też to zrobiłem. Mamy tutaj banan numer 2 i mamy tutaj jeszcze jakieś banany. Tutaj mamy banana numer 3, więc tego eliminujemy. Banan numer 4, banan numer 5 i jeszcze banan numer 6. Ewela, kolejne moje pytanie brzmi następująco. Czy jesteś skinem, który ma przynajmniej jeden odcień zielonego koloru? Tak. Czyli Ewela ma zielony kolor, więc wygląda na to, że to może być Ewela. To może być Ewela. Czy tu jest jakiś zielony kolor? No nie. Renatkę możemy wyeliminować, bo tutaj zielonego koloru nie ma. Następnie to może zostać. Tutaj na zbieraku jest zielony kolor. Tutaj, no tutaj koloru zielonego nie mamy, więc no na pewno nie. Tutaj zielony kolor jest. Tak z grubsza sobie przejdziemy. Tu załóżmy też. Tu nie wiem. To jest... właśnie. Czy ja to mogę? No czekajcie, no tu zielonego nie ma. Dobra, nie, no tego ziomeczka możemy. Zobaczmy. Tu mamy zakrętkę. Tego skina na pewno możemy wyeliminować. Ewela, czy ty żyjesz dalej? Tak. Żyję i ja chciałam ci powiedzieć, że ja mam zielone oczy i dlatego powiedziałam, że zielony kolor, tak. Tutaj jest zielony. Tutaj też. Tutaj mamy tą krowę, ale nie, no to jest niebieski, więc to możemy wyeliminować. Ogółem jest tak. Musi zostać ile osób, Ewela? I już muszę zgadywać. Trzy. Czyli trzy osoby muszą zostać. Okej, widzę. No nic, mamy tutaj jeszcze rubi czerwoną, więc tą rubi możemy wykasować, bo ona zielonego koloru nie ma. Załóżmy, że to będzie wszystko. Ewela, czy twój skin ma jakieś mechaniczne rzeczy w sobie? W sensie na przykład jakąś zbroję czy coś takiego? Wydaje mi się, że chyba tak. Nie wiem do końca, ale ja bym powiedziała, że tak, ale to jest takie tutaj spórne, że tak powiem. Dobra, no to na tym pytaniu po prostu nie będę się opierał. Ewela, czy twój skin ma jakieś płomieniste rzeczy? W sensie na przykład coś podpalonego czy coś w tym stylu? Nie. Czy ma ogień? Nie ma ognia. Czyli no tego możemy od razu wykasować, więc będzie nam dużo łatwiej. Już mamy 25 osób wyeliminowanych. Jeszcze jakieś 50 osób tutaj dookoła jest. Płomienne rzeczy. A czy w zbieraku jest płomienna rzecz, czy też nie? W ogóle nie mam. Dobra, no to kasujemy tego ziomeczka. Gdzie tutaj? Tutaj nie ma płomienistych. Nie ma. Kogoś tutaj jeszcze widziałem, ale pytanie, czekajcie, gdzie? Tutaj nie. Okej, no to w takim razie, żeby było ciekawiej, Ewela, czy twój skin ma buty? Tak, a teraz zima, to trzeba no chodzić w butach. Zimno w stópki. Ja sobie teraz przejdę i zobaczę. Tutaj zazwyczaj, no, zazwyczaj każdy skin ma buty, ale na przykład ten ziomek tych butów nie ma, więc go kasujemy. Trzeba nosić buty, byku. Weź buty noś. Tutaj mamy buty, mamy. Tu nie masz butów, byku. Nie masz butów, kapiczek. Tutaj ma, no ma buty. Nie wiem, czy to są buty. Ma buty.
Tutaj, ale podkowy to buty? Byku, pokaż, czy masz podkowy. Ej, to są chyba podkowy? Chyba ma podkowy, więc no załóżmy, że to też są buty w razie czego. Ale nie, bo to jest zwierzak. To zwierzaka możemy wykasować w sumie. Banana w sumie też możemy wykasować. Ja ich trochę pominąłem. Tutaj nie wiem, jak to się stało. Buty, buty. Nie ma butów. Wiedziałem, że znajdę kogoś bez butów. Bardzo dobrze. Dobra, wszyscy. Czekam na pytanie, jak widzicie, ja się tutaj dobrze mam i czuję, że dzisiaj wygram. Czekam na kolejne pytanko. Pytanko moje brzmi teraz tak. Czy Ewela, masz podwójny zbierak, czy pojedynczy? W sensie, czy masz dwa zbieraki, czy jeden? Pojedynczy. Czy masz pojedynczy zbierak? No, w sumie dobrze, że mi poodpowiedziałaś, że masz pojedynczy, bo powinnaś odpowiedzieć tak lub nie, bo wtedy być może by był jeszcze jakiś potrójny, czy jakoś tak inaczej. Zobaczmy, czyli Ewela ma pojedynczy zbierak, a tutaj z tego, co widzę, tylko ten skinek nie ma. Okej, mamy raz. Czy tutaj jeszcze ktoś jest z podwójnym? Niektórzy używają emotki. Czy tu jest odcień zielonego? To może być Ewela, bo ona używa... Może... Ojej. Może używać emotki w sumie, żebym nie widział kilo. Chociaż nie, no to by była bez sensu. Na pewno banan odlatuje, bo jego już powinniśmy wcześniej wykasować. Czy ktoś ma podwójny kilo jeszcze? Dobra, wygląda na to, że nie. Ewela, kolejne pytanie moje brzmi, czy masz długie spodnie? Mam. Masz długie spodnie. No to w takim razie, w sensie, czy to uznajemy za długie spodnie? Bo one są długie, tak za kolano. Więc to jest też... Dobra, to weźmy, wykasujmy ludzi, którzy po prostu nie mają spodni. Tutaj Żamek nie ma... Chociaż to są spodnie. Dobra, to są spodnie. Ej, to może być też Ewela. Tak się domyślam, że to może być Ewela. Albo tamten ziomek, co mówiłem wcześniej, co ma cały czas rozłożone ręce. Tutaj ma długie spodnie, ma... O, tutaj na pewno ma krótkie, więc tego ziomeczka możemy wykasować. Również mamy długie, również... No i tu pytanie, no nie, no to są krótkie spodenki. I tutaj załóżmy... A, to jest właśnie pytanie, co to jest? No to są spod... No to chyba to jest taki kostium, no to w długich spodniach. O, tu są krótkie, ale znowu jesteś pod spodem. Tutaj są krótkie... nie wiem, jak uznać. W sensie, no to są krótkie. No dobra, to są krótkie. No, to nie była Ewela, dobrze. Tu mamy. Tutaj też. O, tutaj jest spódniczka, ale tu są leginsy albo spodnie. No nie wiem, różnie to może być. Długie. O! O, krótkie. I tego ziomeczka też powinniśmy już wcześniej wykasować. To co to jest? To są te jakby... Nie, no to są albo leginsy, albo to są spodnie. Teraz pytanie, co to jest? Tu jest to jakby... Nie wiem, co to jest, widzowie. Tu mamy długie. Dobra, przechodzimy dalej. Ewela, czy twój skin ma w sobie jakiś niebieski kolor? Również zbierak. Wydaje mi się, że nie, ale nie widzę przodu, ale wydaje mi się, że chyba nie. Eweli skin nie ma niebieskiego koloru, ale tu na przykład Hoin... A Ewela powiedziała... O, tyłu nie, ale tutaj, dobra, to na pewno nie jest Ewelina, bo tutaj mamy lamę niebieską, ale ona powiedziała znowu chyba, no ale nie, no to mocno widać, to nie jest Ewela. Tutaj ten skin... I ten skin jest w ogóle taki trochę... Nie wiem, on mnie troluje. Czyli Ewela, ty nie masz niebieskiego, więc bałwan ma, więc... bałwan musi odpaść. Tutaj, czy jest niebieskie od tyłu? Jest taki granatowy, wiecie, z kobietami to jest różnie z tymi kolorami. Dobra, ten skinek na pewno... odlatuje. W sensie chodzi mi o to, że inaczej mówią na dużo kolorów. Niebieski to niebieski. Okej, niebieski mamy tutaj. Niebieski mamy ogon, więc ten ziomek to też nie ten ziomek. Następnie mamy... Co tu się dzieje? Czemu w dwójkę jesteście? Okej, dobra. Niebieski. O, tutaj jest w kil... Dobra, to nie jest Ewela, nie, bo tutaj jest w kilofie, ale myślałem, że może chowa. Tutaj w ogóle jest spódniczka, niebieski kolor, więc tego ziomeczka też możemy odstrzelić sobie. W takim razie, ile mamy ludzi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na sześć, na siedem, na osiem, na dziewiętnaście. Dobra, 19 osób. Kolejne moje pytanie. Ewela, czy twój skin ma krótki podkoszulek? Tak. Twój skin ma krótki podkoszulek, a więc możemy sobie wykasować tego ziomeczka. Również możemy sobie wykasować... Krótki podkoszulek. Tu są podwinie. Nie, to jest krótkie. Okej, czyli to na pewno nie będzie ten ziomek. Dobra. Tu nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj krótki podkoszulek ma. Czyli to na pewno nie jest ten typ. Na pewno nie jest ten typ. To nie wiadomo. No w sensie to krótki to by był dotąd. To jest tak jakby na ramionczkach. Krótki podkoszulek, ale to było, że ma, tak? Czyli to jeszcze może być Ewela. Niebieskiego nie... Aha, czekajcie. Nie, no nie wiem, dobra, idziemy dalej. Ja się trochę gubię w tych pytaniach. Czyli długie rękawy możemy kasować. Tutaj mamy to nie wiadomo. Tu nie wiem, no to jest długi. Tutaj, o, to też nie wiadomo w sumie. To jest długi, więc
Ta babeczka też nie. Jesteś? Jestem. Czemu się nic nie odzywasz? Czekam na pytanie. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób, czyli mogę wyeliminować jeszcze 10 osób. 10 osób, czyli dobra, teraz proste pytanie. Ewela, czy twój skin ma długie włosy? Ma długie włosy, zobaczcie, jakie ma długie włosy. Czyli tu ma długie włosy, tutaj nie ma długich włosów, więc tego ziomeczka kasujemy. Tutaj ma, no nie no, to są długie. To na pewno nie jest najżałek. Tu zaraz zapytam, czy w ogóle, nie no, ma długie włosy, no, no, jak to zinterpretować? To są krótkie włosy, tu w ogóle włosów nie mamy, więc możemy go skasować. Tutaj tych włosów nie widać, ale to jest ziomek, więc ma krótkie. Tutaj są długie, tutaj nie widać, więc możemy skasować. Tutaj nie wiadomo, o co chodzi. Tu na pewno ma krótkie i na o, to na pewno też odpada. I zostaje nam 1, 2, 3, 4, 5 osób. Dobra, słuchajcie, ostatnie moje pytanie brzmi w ten sposób. Ewela, czy twój... Czego się śmiesz? Ja dopiero teraz dopiero doszło do mnie, że 5 osób zostało. Jak to się teraz stało? No, widzisz. Ja. Ostatnie moje pytanie brzmi. Albo mi zostają 3 skiny, albo 2. Ewela, czy twój skin jest człowiekiem, takim typowym człowiekiem, że ma twarz, ręce, nogi? Tak. Czyli zostaną mi 3 kobiety. No to nieźle. Tego ziomeczka kasujemy. Chyba, że to będzie jeszcze Ewela. I tego ziomeczka kasujemy. I zostaje nam tak. 1, 2 i 3. Teraz muszę sobie przypomnieć pytanka. Ewela miała krótki podkoszulek. Wszystkie mają krótki podkoszulek. Ewela miała długie włosy. Ma długie włosy. Ewela miała niebieski kolor. Nie miała niebieskiego koloru. Powiedziała, że wydaje się jej, że nie ma. Tu nie ma niebieskiego. Tu nie ma niebieskiego i wydaje mi się, że tutaj ten niebieski kolor, no to na pewno jest, no nie? Więc ten skinek odpada. Ale moim zdaniem, jeśli Ewela ma krótki podkoszulek, w sensie nie ma długie, już nie pamiętam, jak to zadawałem pytanie, to jest albo ten skin, albo ten skin. Pytania już zadać nie mogę. Dobra, chyba wiem, zobaczcie. Albo Ewela zrobiłaś mega w topę, albo to nie ty. Słuchajcie, pytałem o niebieski kolor i tutaj tego niebieskiego koloru nie ma, więc obstawiam, że to jest Ewela. Udało mi się. Tak, gratulacje, to ja. I myślałeś od początku, że to ja, czy dopiero teraz? Nie, ja miałem obstawiać z tego skina, ale nagle, no, ten ziomeczek tutaj wyjął kill-off i było widać niebieski kolor. Miałem obstawić z tego ziomeczka. Także gratulacje dla Rafała, a was zapraszamy tutaj na nasze pozostałe filmy. No i na razie, pa, pa.